Jak przekonać własnych rodziców, aby chodzili w każdą niedzielę do kościoła na mszę świętą? Zawsze znajdują jakieś wymówki. Dziewczyna lat 16. Mogę współczuć tej dziewczynie, która wie, czym jest Eucharystia. Zna jej wagę, znaczenie i ją po prostu boli to, że rodzice znajdują, jak rozumiem, dość błahe powody, by się wytłumaczyć także wobec niej, wobec siebie, wobec niej, wobec innych i na mszy świętej niedzielnej nie być, w niej nie uczestniczyć. To boli. Zwłaszcza jak się też wie, jakie to duchowe konsekwencje za sobą pociąga. Co zrobić? Powiedziałbym tak, przy całej pewnej bezradności, jaką też wobec tego pytania czuję, to, że ktoś łatwo się usprawiedliwia i szuka wymówek, by nie brać udziału we mszy świętej niedzielnej, świadczy o słabości jego wiary. Świadczy także o słabości jego więzów z Kościołem, ludem Bożym, skupionym mocą Ducha Świętego wokół swojej głowy, którą jest Jezus Chrystus. Więc jeżeli nasza próba skłonienia kogoś, by serio potraktował swój obowiązek niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej, potraktował, by ta nasza próba była owocna, trzeba sięgać samych korzeni, zapytać siebie czy tych ludzi, dlaczego tak kiepsko wierzą, z czego to wynika. Być może jest to także problem jakiegoś zaniedbania w udziału w sakramentach, który się nawarstwia. Powiedziałbym jeszcze i tak, ponieważ Eucharystia jest doświadczeniem miłości Bożej. Człowiek, który do tej miłości nie dąży, sprawia, że jego drogi prowadzące do Kościoła stają się coraz bardziej drogami zarośniętymi, drogami, którymi trudno już potem chodzić, a nawet trudno je znaleźć na nowo. Miłość domaga się wierności. Wierność jest czymś niezwykle istotnym w naszej relacji do Boga. Wierność, trwałość, stałość. Jak coś tutaj zaczyna pękać, zaczyna się powoli jakaś równia pochyła, która sprawia, że to, co kiedyś było ważne, coś, co kiedyś było gorąco przeżywane, właśnie jako miłość, traci swój żar, swoją moc, nie przyciąga. Człowiek wewnętrznie obojętnieje. To chyba coś z tego, o czym mówi jedna ze znanych nam pieśni eucharystycznych, a nasze serca zimne jak lód. Stają się takie, jeżeli nie karmią się żarem Chrystusa. Więc trzeba szukać przyczyn, dlaczego tak się stało i powoli, powoli starać się odbudowywać u innych to pierwotne związanie z Panem Jezusem. A ponieważ to wszystko dotyczy wiary, a wiara jest łaską, Pan Jezus sam mówił, pewne rzeczy możemy niejako uzyskać u Niego jako łaskę poprzez post i modlitwę. To niezwykle skuteczna droga do tego, aby przytłoczony żar wiary, czy przygaszony, ledwo tlący się u niektórych, zaczął na nowo dawać swój błogosławiony blask. I tak bym odpowiedział tej dziewczynie.